dobry, Łukasz Zębik, dom maklerski TMS Brokers. Zapraszam do pierwszego odcinka cyklu edukacyjnego Alfabet Inwestora. Dziś poruszymy pierwsze hasło zaczynające się na literę A, czyli animator rynku. Pierwsze hasło animator rynku. Animator rynku jest to podmiot, z reguły jest to biuro maklerskie, które współpracuje z giełdą na podstawie umowy. Zobowiązuje się do składania zleceń na własny rachunek na wybranych papierach. Są to zlecenia kupna bądź zlecenia sprzedaży. Umowa pomiędzy animatorem rynku a giełdą, w tym przypadku giełdą papierów wartościowych w Warszawie, określa między innymi wielkość spreadu pomiędzy ofertą kupna i ofertą sprzedaży. Określa czas, jak długo będą występować zlecenia w arkuszu zleceń animatora. Określa również limity dzienne zaangażowania animatora podczas sesji giełdowej. Innym, lecz podobnym hasłem jest animator emitenta. Animator emitenta jest podmiotem, również jest to z reguły biuro maklerskie, które działa na podstawie umowy z emitentem danego instrumentu finansowego. Z reguły tym emitentem jest spółka. Do takiej współpracy z reguły dochodzi wówczas, kiedy dana spółka chce, aby była większa płynność na jej walorze, a jednocześnie, aby uzyskać mniejsze koszty transakcji, czyli niższy spread, czyli różnicę pomiędzy ofertą kupna a ofertą sprzedaży.